Po upadku Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego ludność w Europie organizowała się w plemiona. Na zachodzie Europy byli to m.in. obod Życi, Frankowie, Wizygoci oraz Ostrogoci. Na ziemiach polskich ludność także zakładała plemiona. Tutaj byli Pomorzanie, Polanie, Ślężanie, Mazowszanie oraz Wiślanie. Początkowo wszystkie plemiona słowiańskie mieszkały i żyły w lasach. Jedno z plemion postanowiło wyciąć lasy, a na ich miejscu rozpocząć uprawę ziemi na polach, przez co inne plemiona nazywały ich Polanami. Polanie zdobywali nowe ziemie, podbili i przyłączyli do siebie plemiona Goplan i Mazowszan. W takim kształcie przejął państwo Mieszko I. Czasami dyplomacją, a czasami siłą przyłączał kolejne plemiona słowiańskie do państwa Polan. Może być. Jupi! Stary, co ty odwalasz? To jest moja wioska. Czy ty właśnie mnie uderzyłeś? Czy ty mnie uderzyłeś? Nie pas, chodź. W ten sposób Mieszko I zjednoczył wszystkie plemiona słowiańskie i stał się pierwszym władcą Polski.